Anony chcą posłuchać Inby z Patusami? Jakieś 2 miesiące temu otworzyli mi pod blokiem nową knajpę serwującą zapieksy. Ja jako prawilny Anon nie wychodziłem z domu, bo babę zawsze obiad robiła, ale jakieś 1,5 miesiąca temu babę postanowiła mi sprawić przyjemność i zamiast schabowego powiedziała mi, żebym poszedł na te nowe zapieksy i mi dała 10 zł. Oczywiście hitingsy itd., ale wyjebałem tam, pomyślałem, że zjem sobie coś dobrego i nie polaczkowego. I kurwa wchodzę tam, był wieczór już i ciemno, no i lokal mały, w środku nikogo nie ma, za ladą jakiś seba i ja wybieram sobie z menu zapieksy z pepperoni i czymś tam jeszcze i czekam. W międzyczasie wchodzi do lokalu 2 sebiksów i podają rękę gościowi za ladą, po czym podchodzą do mnie, ja już sraka w majtach i mi też podają rękę i mówią siemanko. Ja cały zdezorientowany też mówię siemanko i podaję ręce i dumłem trochę, nawet nie wiem z czego. Dostałem zapieksa i wpierdalam. Był dobry. Do lokalu wchodzą kolejne seby i się kurwa ze wszystkimi witają i ze mną też, rzucają smacznego. No kurwa kosmos. Okazało się, że takie tu są zwyczaje. Wszyscy się znają, a kto nowy to się go poznaje i tak się wita. Kurwa Anony. W końcu ktoś mnie zauważył i potraktował na równi z sobą. Czułem się dumny jako część ich środowiska. Postanowiłem, że zacznę tam przychodzić. Zawsze jak wchodziłem i ktoś był, to najpierw się witałem z gościem za ladą, a potem z resztą. Czasem ich było dużo, ale z każdym trzeba było się przywitać i życzyć smacznego. Z czasem zacząłem gadać z tymi sebami o jakichś gównach albo o tym, co akurat leciało w TV. Byłem jednym z nich. Przychodzę tam do teraz. Ale ja nie o tym. Po 1,5 miesiąca prawie codziennego przychodzenia tam, nie zawsze jadłem, miałem wyrobioną pozycję i byłem swój. Babełek któregoś dnia powiedziała mi, że ma ochotę na te specyfiki, jej się obiadu nie chce robić, to ją zabrałem na zapieksy. Kurwa, sebiksy ją pokochały, a ona pokochała ich. Była od tamtej pory babcią od zapieksów. Zawsze jak któryś ją widział, to pomagał z zakupami i tym podobne. Wszystko było super do momentu, w którym zapieksy się trochę przejadły i postanowiłem pójść do Chinola. Pewnego wieczora wchodzę do Chinola niedaleko zapieksów i kurwa widzę sebiksów z wrogim spojrzeniem i wszyscy się na mnie jopią. Ja wyjebane, idę do Kitajca i zamawiam kurczaka w cieście na wynos. Usiadłem i czekam. Chinol gdzieś zniknął w kuchni. Nagle podchodzi do mnie sebiks i mi mówi: e ty kurwo baron, mówi, że ty jesteś z zapieksów i się z nimi strzymasz. Wyjazd stąd robisz albo wyjebie ci trepa na ryj. Ja sparaliżowany siedzę i się modlę, by odeszli. Nagle Chinol woła moje zamówienie. Szybko idę do lady, biorę kurczaka i wychodzę. Zatrzymuje mnie na zewnątrz grupa sebów. Biorą mojego kurczaka, otwierają pudełko i każdy z nich pluje mi do tego jedzenia i mi oddają szczęśliwi. Ja w szoku uciekam, po drodze wypierdalam do kosza tego Chinola i idę do chłopaków do zapieksów. Jakieś 3 minuty szybkim krokiem. Opowiadam im, co się stało, pytają o ksywy. Ja tylko barona pamiętałem. 4 typów wjebało się do golfa i pojechali do Chinola. No kurwa, rzeczywiście 3 minuty pieszo, bardzo potrzebny samochód i podobno na zewnątrz zaczęli się tłuc. Anony, wyszło na to, że należę do jakiejś mafii zapieksowej. Czy spotkaliście się kiedyś z takimi bandami powiązanymi z miejscówkami do jedzenia? Gangi z Chinoli, kebabów, zapieksów, o co tu chodzi? Mój mózg rapuje, jak kurwa sobie o tym myślę. Nigdy o czymś takim nie słyszałem.